Audycja Bezpieczeństwo tygodnika Gazeta Finansowa, Robert Heda. Witam Państwa. Dziś naszym gościem będzie znany, ceniony aktor, reżyser, producent filmowy Paweł DeLong. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Tak, jesteśmy na ty od dłuższego czasu. Natomiast może trochę państwa dziwić obecność Pawła w audycji poświęconej bezpieczeństwu. Jest to pozorne nieporozumienie, dlatego że Paweł jest aktorem, który zagrał ponad 60 ról dla kinematografii rosyjskiej, białoruskiej, ukraińskiej. W związku z tym doskonale zna elity i artystyczne, i inteligencje, i elity biznesowe. Dlatego śmiałbym powiedzieć, że po prostu Paweł jest jednym z nielicznych ludzi w tym kraju, a takich nam brakuje, którzy czują Rosję, mówiąc kolokwialnie. A tematem naszej rozmowy będzie wojna kulturalna, wojna Putina przeciwko Zachodowi. I proszę mi wierzyć, że jest taką samą bronią jak szantaż jądrowy, szantaż energetyczny. Ale zaczniemy od może takich spraw bardziej osobistych. Pawle, jak cię przyjmowano w Rosji jako polskiego aktora? Wiemy, że stosunki polsko-rosyjskie, najdelikatniej mówiąc, są niedobre. Jesteśmy celem ataków, dezinformacji. Jak Rosjanie odbierają Polaków, a szczególnie z jakim przyjęciem ty się spotkałeś? Trzeba byłoby się wrócić pamięcią 20 lat wstecz, może nawet 23, i jesteśmy wtedy w roku 2000. Pamiętamy, że mamy gorący czas, dobiega końca, czyli to, co się dzieje w latach 90. i taka próba dzielenia tych łupów pomiędzy nowo wykształconą warstwą oligarchów, ludzi wpływu. Ja tam pierwszy raz tak naprawdę pojechałem do Moskwy z premierą filmu Quo Vadis, z panem Jerzym Kawalerowiczem. I będąc z nim na premierze tego filmu, widziałem oczywiście, jak wielką estymą był on otaczany, i pan Trela, pan Pieczka, Franciszek. Dlatego, że te relacje oczywiście w tym całym bloku sowieckim i ta wymiana intelektualna pomimo istniejącego reżimu była bardzo mocna i myślę, że ona jednak tych twórców zbliżała i zbliżała te narody. Taki paradoks dziwny, tak? Że nie było tej polaryzacji, że potrafili twórcy znaleźć jakiś wspólny mianownik, który nazwałbym pewną wartością etyczną, który by się sprowadzał do tego, że jednak rozmawiamy gdzieś o tym, iż człowiek jest w centrum jakby zainteresowania intelektualistów, reżyserów, ludzi kultury. I pomimo komunizmu, sowietyzmu, ten skarb jakby został moim zdaniem przeniesiony na drugą stronę. Ja już tam przyjeżdżając w latach 2000 i trochę później, cały czas miałem do czynienia jednak z tym, iż kultura polska, film polski, teatr polski był równoznaczny w Rosji, na Białorusi, czy też na Ukrainie ze znakiem jakości, a tak samo był bardzo często postrzegany jako swoistego rodzaju takie okno na wolność, tak? Albo na, no może nie na wolność, ale trochę więcej, można było trochę więcej powiedzieć w Polsce. Ten namiot, może tak byśmy nazwali tą Polskę, że to był taki namiot wolności, namiot tlenowy, w którym można było trochę więcej niż w Rosji.
I myślę, że na pewno z jakiegoś powodu to też pomogło mi później w nawiązaniu relacji, współpracy, bo gdzieś ta pamięć o tych polskich twórcach, o Krzysztofie Zanussim, o Jurku Hoffmanie, o Andrzeju Wajdzie, o wielu, wielu, wielu innych, Danielu Olbryskim, Barbarze Brylskiej, Jurku Zelniku, w wielu innych twórcach była bardzo żywa. No i później w latach 2010 do tego doszedł taki wielki szacunek dla polskiego teatru, dla teatru Krystiana Lupy, dla teatru Krzysztofa Warlikowskiego, nawet o ile się nie mylę, to Krzysztof zupełnie jeszcze niedawno miał realizować przedstawienie, operę w Teatrze Bolszoi. Tężejąca propaganda oraz wydarzenia z 24 lutego, czyli wybuch wojny, myślę, że zakopał na długie lata możliwość w ogóle współpracy i jakiejś wymiany kulturowej pomiędzy Polską, Rzeczypospolitą, a Rosją, pomiędzy światem Zachodu, a Rosją, nie światem Wschodu, a Rosją, że po prostu Rosjanie zbombardowali kulturę, bombardując też bezlitośnie chociażby dom teatru w Mariupolu, prawda, w którym próbowało znaleźć schronienie tysiące ludzi, w tym dzieci, i wiemy, co tam się wydarzyło. I myślę, że trzeba byłoby nam wyjąć z tej naszej przestrzeni, jak gdyby wewnętrznej, taki krajobraz i taki rodzaj, jakby to powiedzieć, jakiejś duchowej potrzeby, albo tak, ale tak naprawdę to jest miraż, że rosyjska kultura albo Rosja gdzieś ma głęboko ukrytą jakąś wartość, jakąś cnotę, jakiś głęboki przekaz humanizmu. Wydaje się, że w tej chwili to po prostu jest nieprawda, że kultura rosyjska pełni rolę, no to sam powiedziałeś w pewien sposób takiej, no teraz boję się użyć tego słowa, ale takie mam poczucie, że jakby to była piąta kolumna. Miałem cię zapytać o motywację decyzji przerwania wszelkich kontaktów, bo taką podjąłeś, zrezygnowałeś ze wszelkich ról, ze wszelkich propozycji. Czy to są przemyślenia, które cię do tego skłoniły? No wiesz, no reakcja jest bardzo prosta, bardzo emocjonalna i stanowcza. Wiesz, jeżeli słyszę przemówienie Putina, który odmawia prawa bytu narodowi i mówi, że Ukraina to nie jest kraj, że Ukraińcy to nie jest naród, że nie mają własnej kultury, własnego języka, a w dodatku jeszcze oczywiście robi w sposób ogromnie prymitywny, który znamy z przeszłości, czyli demonizowanie wroga, nazywając ich faszystami, narkomanami, zboczeńcami. Wiesz, no nie ma miejsca na jak gdyby inną decyzję, bo na końcu tego mówienia, tych wszystkich słów jest bombardowanie miast, zabijanie ludzi, wypędzanie ludzi z domów. Przecież wiele milionów ludzi musiało opuścić domy. Jest ogromne cierpienie ludzi i myślę, że teraz to cierpienie się po prostu jeszcze przedłuża i ono będzie długotrwałe. I kręgi tego cierpienia nie tylko będą dotyczyły samych Ukraińców, ale również Rosjan teraz mobilizowanych, wysłanych na Ukrainę. I te trumny będą wracały do domów. To będzie cierpienie wiele matek, sióstr, braci, rodzin. Wszyscy odczuwamy głęboki niepokój, stres, straszenie uderzeniem bomby atomowej, uderzenia taktycznego. Jest dysfunkcyjne dla wszystkich, bo wpływa to na wiele obszarów, prawda? Więc nie ma miejsca jakby na jakby rozmawialiśmy trochę przed wejściem jakby na żywo do państwa i mówiłem, no bandyta
do nas przyszedł do domu, wali do drzwi, chce wejść do tego domu i wziąć to, co on myśli, że jemu się należy. No jedynym sposobem zatrzymania bandyty, no to jest zabicie bandyty, tak. Czyli świat się czarno-biały robi. Dobro, zło. Znaczy, świat się dla nas zrobił stanowczo jakby czarno-biały, w sensie, że mamy w tej chwili przekroczenie wielu linii, prawda, o których mówiliśmy, że one są nieprzekraczalne. Sam nawet wspomniałeś o tym, że moment zaatakowania Ukrainy 24 lutego to też była swoistego jakby rodzaju linia, że w Europie mamy pełnowymiarową wojnę, której nie mieliśmy od 75 lat, tak? Że przyzwyczailiśmy się jako Europejczycy do takiego myślenia, że nigdy więcej wojny. Bardzo przyzwyczailiśmy się do tego myślenia, że ewentualne zagrożenie wojny pełnowymiarowej, wręcz z użyciem bomby atomowej, się nie może wydarzyć. A nagle teraz, wiesz, wszyscy o tym mówią, że coś takiego może się stać. To jest przerażające, Robert. Ale paradoksalne jest to, że w tym samym czasie Putin ogłasza swego rodzaju wojnę cywilizacji. Na jakiej podstawie to mówię? Wyższość rosyjskiej kultury, powrót do samobytności, odrzucenie jakichś wspólnych korzeni z Zachodem, do których Rosja się przyznawała przynajmniej od 300 lat, że jest częścią Europy, jest częścią kultury chrześcijańskiej. W negatywnym świetle stawia demokrację, nasz styl życia, demokrację prezentuje i wolność jako samozagładę Zachodu, prezentując swój model autorytarnych, dyktatorskich rządów. Czy Rosjanie w ogóle będą mieli ochotę w takich warunkach na dalszy kontakt z zachodnią kulturą? Mówiłeś o tym, czym była dla Rosji kultura polska na przykład, tak? Czy będą chcieli oglądać zachodnie filmy, słuchać muzyki, czytać książki? To się wszystko jakby zerwało. Znaczy, wiesz, ja myślę, że to się sprowadza do bardzo prostej rzeczy, wiesz, no, kultura to też jest jeden z produktów, które można nabyć, kupić książki, filmy. I ta kultura jakby Zachodu była bardzo chętnie używana, oglądana przez wszystkie pokolenia Rosjan tak naprawdę. Tak miałem zawsze wrażenie, że ta Europa to jest tak potrzebna na zasadzie takiego butiku, do którego można przyjechać, wydać pieniądze, które bardzo często, oczywiście pewna grupa społeczna, ale ona była dosyć szeroka, która w tym systemie jakby korupcyjnym mogła stosunkowo łatwo i szybko zarabiać pieniądze, wzbogacać się i w Europie je wydawać, bądź też doznamy tą sytuację, kiedy pociągami i taczkami te pieniądze były transferowane na zachód do tak zwanych bezpiecznych przystani, gdzie można było lokować te pieniądze w różne obszary. Myślę, że to jest dużo bardziej jakby dotkliwe dla Rosjan, niż to, że nie będą mieli dostępu do kultury Zachodu. Czyli odcięcie od tych rynków finansowych, możliwości reinwestowania pieniędzy, inwestowania, prania tych pieniędzy jest dużo bardziej dla niej jakby istotniejsze i myślę, że trzeba wszystko sprowadzać do poziomu bardzo takiego merkantylnego. Instrumentalny europeizm. Tak. Po to jest jakby potrzebna była Europa, a Rosja sobie znakomicie da rady bez naszych filmów, bez naszej literatury. Mówię w sensie takim powszechnym, takim masowym. I też jakbyśmy się tak dobrze zastanowili i bym się wolał skupić w tym momencie na rynku filmowym, kiedy sobie uzmysławiam sposób jakby funkcjonowania i produkowania filmów oraz programów telewizyjnych, seriali telewizyjnych w Rosji, to wszystko było też bardzo ładnie jakby poustawiane, tak? To znaczy bardzo często Gazprom finansował, współfinansował wiele produkcji kanału
pierwszej często był producentem, czy też telewizja Rosja. Ci, którzy tam zasiadali bardzo często i byli szefami albo odpowiadali za produkcję, bardzo często mieli swoje firmy, wcale nie na boku, bo wszyscy o tym wiedzieli, które bezpośrednio przyjmowały zamówienia, czyli sami sobie składali zamówienia i sami produkowali bardzo często te filmy, czerpiąc z tego odpowiednie korzyści. To wszystko miało takie jakby dwa kierunki. Z jednej strony oczywiście bardzo chętnie robiło się filmy, które były poświęcone Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, ale też cały szereg takich filmów gatunkowych, które spełniały i pełniły rolę rozrywkową z dużym naciskiem na melodramaty. No i tutaj właśnie pojawia się to takie najbardziej najciekawsze i najbardziej jak gdyby uwodzące, no bo oni faktycznie potrafią opowiadać o miłości, bo faktycznie potrafią robić filmy romantyczne, potrafią opowiadać o relacji pomiędzy kobietą a mężczyzną, potrafią wzruszać tymi filmami i one są też atrakcyjnie i były atrakcyjnie realizowane. Bardzo dobre też realizowali filmy gatunkowe, które mogłyby się zupełnie spokojnie równać z produkcjami hollywoodzkimi, jeżeli chodzi o rozmach, sposób realizacji. Zawsze największy problem był związany jeszcze ze scenariuszem, no ale można było jakoś na to oko przymknąć. W związku z tym atrakcyjność tej kultury rosyjskiej dla rosyjskiego odbiorcy była duża. Dla zachodniego? W pewien sposób też, dlatego że wiele filmów rosyjskich dobrze się sprzedawało i wchodziło do dystrybucji światowej i osiągało bardzo dobre rezultaty. I też wielu twórców rosyjskich robiło i miało kariery na rynkach międzynarodowych. I byli uznawani na rynkach międzynarodowych. I gdzieś jakaś taka niewielka nisza, w której na pewno był między innymi Zwiagincew, że on robi takie kino, które w ogóle nie było tak naprawdę wyświetlane w kinach rosyjskich, tylko gdzieś tam na jakichś festiwalach i on sobie gdzieś mógł na jakimś marginesie, że tak powiem, być i był nawet wygodny, myślę, władzy, że ktoś taki pozwalamy na to, żeby on... Tylko że teraz wyciągając to całe, jakby tą koegzystencję, tak, czyli ludzi filmu, ludzi teatru, miałem takie zawsze poczucie, że z jednej strony oni starali się trzymać jak gdyby z daleka od polityki, ale z drugiej strony, jeżeli było zamówienie z góry, że trzeba było coś takiego realizować, no to się jakby, wiesz, realizowało i brało udział w takich filmach. Ale też widziałem zmieniające się, że tak powiem, nastawienie i nastrój wśród moich kolegów, które zdecydowanie, że tak powiem, usztywniał się i potem ze zdziwieniem nagle zorientowałem się to gdzieś tak w roku 2018 albo 2019, że faktycznie coś jest na rzeczy, bo coraz częściej w takich rozmowach prywatnych pojawiało się właśnie zdanie i takie przekonanie, że Zachód nas prowokuje, Zachód podchodzi pod Rosję, to my tworzymy, to my jesteśmy zagrożeniem dla kultury rosyjskiej, dla bytu takiego państwa, jakim jest Rosja. Gdzieś to się jakby pojawiało. W ten sposób patrzyłem trochę takimi różowymi okularami, bo pewne rzeczy się po prostu w głowie nie mieściły, że na przykład Putin będzie zdolny do rozpętania pełnowymiarowej wojny. Zawsze patrzyłem na niego raczej na gościa, który oczywiście, że zachowuje się jak gangster. Stworzył państwo gangsterskie, takie wyraźnej strukturze mafijnej, gdzie są wyraźne podzielona dola, kto z czego ma i z czego czerpie korzyść. Byłem absolutnie przekonany, że głównie chodzi oczywiście o pieniądze i o utrwalenie władzy, no ale widocznie mu się zaśnił wielki sen o Piotrze I i postanowił przejść do historii świata, no i myślę, że przejdzie jako wielki parias
to będzie imię przeklęte. Zawsze jak się pojawiło to nazwisko, wydawała mi się dziwna taka zbieżność. Lenin, Stalin, Putin. Wszystko brzmi bardzo podobnie, nie? Niewątpliwie tak, natomiast już tak bardzo serio. Ja nie wiem, czy śledzisz zmiany w treści, formie, w ofercie w ogóle kulturalnej. Już po części odpowiedziałeś na to pytanie. Natomiast miałem takie skojarzenie, że był czas, kiedy można było obejrzeć na przykład ekranizację Bułhakowa, kręcone przez telewizję rosyjską. A teraz się zastanawiam, czy przypadkiem ci zbrodniarze z Izjumu i z Buczy nie będą bohaterami nowych seriali, tak jak ty mówisz, rozrywkowych. Oczywiście, że bo trzeba mitologizować rzeczywistość i ze zbrodniarzy czynić bohaterów. No, to już mieliśmy do czynienia wcześniej w tej całej retoryce sowieckiej, kiedy NKWD-sta to był przecież bohater, a nie kat. O tym, że to byli kaci, to bardzo długo się o tym nie mówiło. Znaczy, Rosjanie mogli sami o tym mówić i nawet robić filmy o tym, bo o tym się robiło filmy, ale oficjalna linia, szczególnie ta informacja, czy też ta propaganda na zewnątrz jest taka, że to jest jednak bohaterski naród, który uratował świat, tak, przed faszyzmem i przed zagładą, całkowitą zagładą Żydów, bo to przecież Rosjanie sobie przypisują, że tak powiem tutaj. Uratowanie setek, tak, czy tysięcy żyć. Tak, ale i teraz wydaje mi się, że to jest jakby, wiesz, istotne, że chyba pora z tym skończyć. To znaczy, to jest bardzo bolesne w tej chwili, co chcę powiedzieć, ale wydaje mi się, że gdzieś trzeba odrzucić w ogóle mit w ogóle dobrego Rosjanina albo Rosji, która ma jakąś głębię, bo ma wspaniałą kulturę, bo ma wspaniałych twórców. Bo my wszyscy byliśmy trochę tacy zaczarowani tą kulturą i gdzieś ta Rosja nas wszystkich w pewien sposób uwodziła jakąś oryginalnością swoją, odmiennym sposobem myślenia, tym, że taki to jest dobry naród, tym, że mają takich wspaniałych twórców, tym, że płaczemy nad Dostojewskim i wzrusza nas Czechow i bardzo chętnie wrócę do Czechowa, Dostojewskiego, do Bułhakowa. Zobacz, o czym ja mówię. Ale w momencie, kiedy naród, który wydał tych wielkich twórców, będzie potrafił przyznać się przede wszystkim do popełnianej zbrodni i przejdzie on jakiś rodzaj odkupienia. Tego mi na przykład bardzo często w tej kulturze rosyjskiej po prostu brakuje. Gdzieś zbrodnia jest wyrządzana przez pokolenia i nie tylko polskiemu narodowi, ale wszystkim narodom, które dostały się pod but imperialnej Rosji, jest i powinno mieć miejsce zadośćuczynienia. Tak? A jak to się może wydarzyć, jak to się może stać? No, tylko właśnie przez głęboką zmianę, przez klęskę. I nie dlatego, że my życzymy Rosji, narodowi rosyjskiemu klęski, tak? Ale to jest naród albo pewien system, który ma takie poczucie, że on nigdy wojny nie przegrał. Od wypędzenia w 1612 roku Polaków, wypędzeniu Polaków z Kremla przez Napoleona, przez Hitlera. Aż do dziś. Widocznie może jest pora na jakby surową lekcję, bo inaczej cały czas będziemy żyli w takim poczuciu, że bandyta nam przestawia po prostu pistolet do głowy. Jak ci się nie podoba, to wystrzelę i zabiorę ci wszystko, co masz. Powiem ci jeszcze więcej, że jesteś nikim i nie zasłużyłeś sobie w ogóle na to, żeby chodzić po tej ziemi. No, to jest... Mam takie, wiesz, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, takie paradoksalne uczucie, że
czy poczucie bardziej, że te wspaniałe ekranizacje, że ta kultura została brutalnie zgwałcona i wykorzystana przez obecne czy były elity rosyjskiej władzy właściwie od zawsze do takiego dezinformowania. To, co nazwałeś... To jest parawan. Jeszcze raz, jakbyśmy powiedzieli sobie, to jest swoistego rodzaju parawan. Tak, uwodzenia. Wszyscy dawno, ale nie na tyle, że zostaliśmy uwiedzeni, dlatego że wierzyliśmy to, dlatego że te wartości są faktycznie bliskie, tak, które są fundamentem kultury rosyjskiej. Ale jeżeli na końcu tej kultury rosyjskiej jest zdecydowana propaganda, która, bo to jest taki rodzaj pewnej mitologizacji oszustwa, to znaczy niestety moim zdaniem, że jest to, że wielcy twórcy zostali zawłaszczeni po to, żeby pokazać, jak wspaniali jesteśmy, jak wielką kulturę mamy, a tak na dobrą sprawę mamy do czynienia dzisiaj po prostu z bandytami, tak? Więc to się jakby kupy nie trzyma. No, jak z jednej strony gość, który mówi Puszkina, mówię teraz na przykład o Bezrukowie, Siergiej Bezrukow, jest z drugiej strony wielkim nacjonalistą i zwolennikiem wojny. No, to jakby ze sobą nie idzie, to jest głęboko amoralne. Podobna sytuacja dotyczy, nie wiem, Dmitrij Piewcow, który gra w przedstawieniu czechowowskim, a z drugiej strony chyba 3 dni po wybuchu wojny mówi: nie przeszkadzajcie Putinowi przeprowadzać chirurgicznej operacji specjalnej, która polega na wycinaniu raka, czyli Ukraińców. Więc no, wiesz, no to jest swoistego rodzaju absurd. To znaczy, co jest ważniejsze w tym momencie? I to jest przerażające. Ludzie, którymi zachwycała się Europa, tak? Nikita Michałkow, Karen Szachnazarow, przynajmniej nie, te osoby, które do mnie przemawiały, tak, swoją twórczością, nagle są w pierwszych szeregach. Dostają order od Putina. Tak, oczywiście. Tak. Oprócz tego, że prowadzą swoje teatry, wielkie studia, przecież jest wielkie, ogromne studium Michałkowa, które otrzymuje ogromne i otrzymywało ogromne pieniądze na realizację superprodukcji, no to myślę, że bardzo wygodnie stać się jakby uczestnikiem tego całego procederu. Bardzo też jest wygodnie uwierzyć w pewne kłamstwa, bo ci ludzie też oczywiście propagują i promują pewnego rodzaju oszustwo, kłamstwo. I nawet jakbyśmy dzisiaj spojrzeli na Spalonych Słońcem, jakbyś mógł przez chwilę zastanowić się nad tym filmem, to jakie jest najważniejsze przesłanie, które z tego filmu się pojawia? Dla mnie? Tak. Jakbyś teraz spojrzał z dzisiejszej perspektywy. Z dzisiejszej wojennej perspektywy. Nieważne są ofiary, nieważna jest absurdalność, ważny jest cel i jego realizacja. Stalin jest pokazany groteskowo, ale jest pokazany jako ktoś, kto, jako Putin, który jest niezwykle skuteczny i trzeba się temu poddać i przystosować do sytuacji. I pomimo tego, że życie jest takie piękne i mam córkę, którą trzymam na kolanach i... Prawda? No, to jest zadziwiające. I właściwie nie mam na to wpływu. To jest też wytłumaczenie, prawda? No, nie mam na to wpływu. Myślę, że to jest sedno sprawy, o którym powiedziałeś, jaka jest postawa, myślę, znacznej, dużej części społeczeństwa, tak samo dużej części oczywiście ludzi kultury. Wiesz, no nie możemy wrzucać też wszystkich do jednego worka, bo znam też wspaniałych ludzi, którzy się temu buntują, czynili to wcześniej w sposób czynny, wychodząc nawet na manifestacje. Inni w sposób bierny, cały czas oczywiście pracując, bo mają domy, mają potrzeby, mają swoje dzieci. Jeden z ostatnich moich kolegów, z którym dosłownie krótko SMS-owałem, napisał mi: zobacz, ja na WhatsAppie nie jestem za wojną, ja mam napisane na WhatsAppie, ja jestem tutaj po to, żeby kochać. Ja mówię, no i co z tego? Inny mój kolega, reżyser, teraz dawno do mnie dzwonił, mówi: Paweł, słuchaj, wyjechałem z Rosji, bo nie byłem w stanie wytrzymać w tej atmosferze nienawiści, tak?
jednak może, wiesz, zastanawiam się, co mam robić dalej. To było przed mobilizacją jeszcze. Zastanawiam się, co mam robić dalej. Może, ja mówię, spróbuj. Może to jest miejsce i czas, żeby mówić o tych sprawach, które macie po prostu niezałatwione. O zbrodni, która została popełniona, o grzechu, który nigdy nie został wybaczony, o tym, co się teraz dzieje w kraju, dlaczego w tą stronę idziesz, bo nikt inny lepiej tego nie zrobi niż ty sam, prawda? Widzę bardzo dużą grupę też ludzi, którzy są jakby zagubieni, którzy jakby stracili swoją ojczyznę i też im jest ciężko i trudno, no bo w tej chwili przyznając się do tego, że jestem Rosjaninem, no jesteś w pewien sposób napiętnowany. Nam znowu oczywiście, tym, którzy z gruntu są, że tak powiem, uczciwi, to mamy też takie poczucie, że to jest jakby nie fair, nie okej. I znowu się odwołuję do tego, co powiedziałem wcześniej, że okej, dobrze, no mówimy o wielkich ludziach kultury, o wielkich twórcach kultury. I nie może być tak, jak Janusz Gajos powiedział, że przestajemy grać na przykład, nie wiem, Gogola w teatrze. A już nie jestem tego taki pewien. Już nie jestem tego pewien. To jest rodzaj takiego, mam teraz poczucie takiego jakby embarga, żeby zupełnie całkowicie ściągnąć ślepotę z oczu i żeby spojrzeć tak naprawdę na Rosję, nie jako na obszar, jakiś wielki obszar duchowości, jakiejś uświęconej kultury i wielkiej kultury, tylko jako na kraj, który generuje agresję, wojnę, śmierć i zniszczenie, kłamstwo, propagandę, nieszanowanie podstawowych praw człowieka. I nie widzę różnicy między Czyngischanem, mówiąc najprościej, a Putinem. No, żadna. No. Tak, mam takie same skojarzenia, ale też mam skojarzenia, że rosyjska inteligencja, rosyjskie środowiska twórcze, kolaborując czy podporządkowując się Putinowi, idą, kolokwialnie mówiąc, jak bydło na rzeź. Dlatego, że w Dumie widzisz, powstała znaczy, taka komisja. Oni nie idą nawet jak bydło na rzeź, przepraszam cię bardzo, tylko wysyłają, dzięki nim są wysyłani ich synowie, bracia i rodacy na wojnę. I tam oni idą jak bydło na rzeź. To jest jakby skutek wspierania, jakby akceptowania dokładnie tej kultury. Taki jest efekt. Dla mnie to jest, wiesz, no jakby nie do przyjęcia, jeszcze raz, że ja bym się czuł temu co najmniej współwinny. Wina również jest jak gdyby moja. Kto mordował Żydów? Faszyści czy Niemcy? Wraca stare, że tak powiem, pytanie, tak? Tak. Kto mordował Polaków? Faszyści czy Niemcy? I znowu wrócę na moment, wiesz, do konfliktu polsko, na przykład ukraińskiego. Nikt nam nie powiedział, że my zawsze mówimy, to banderowcy mordowali Polaków, rzeź wołyńska. Ale zawsze też się mówi, że to Polacy mordowali Ukraińców, tak? I to nie byli jacyś oddziały, nie, to byli Polacy. Więc może chyba pora jest, żebyśmy zaczęli nazywać rzeczy po imieniu. Tak, Rosjanie to mordercy, tak. Natomiast skąd to skojarzenie, że jak bydło na rzeź rosyjska inteligencja idzie, bo w Dumie powstała komisja do spraw działalności antyrosyjskiej. Mhm. To będzie komisja typu komisji McCarthy'ego i ona będzie rozdawała, już są zapowiedzi, że uderzy w inteligencję niepokorną, nieposłuszną, w opozycję. I będzie też dawała twórcom certyfikaty lojalności, albo będzie ich eliminowała z życia publicznego. Czyli jest jednak pewna obawa Kremla przed wybuchem. No, środowiska artystyczne są z reguły buntownicze, albo powinny takie być. Wiesz, ja już tego, powiem ci szczerze, przestaję pewne rzeczy śledzić. I też z powodów czysto, że tak powiem, higienicznych. Dzisiaj wiadomość dnia, jak nagrywamy ten program i rozmawiamy, jest taka, że Putin ogłosił aneksję
kolejnych obwodów, które stanowią w tej chwili część Rosji, a w odpowiedź Ukraińców jest taka: złożyliśmy w tym ekspresowym wniosek do przystąpienia do NATO. Mi się wydaje, że to jest, wiesz, jakby jedyna metoda, tak? I jestem taki przekonany, że ten gigant na glinianych nogach po prostu musi upaść. Tu się zgadzamy. Tylko zastanówmy się może, do czego to prowadzi. Zawsze wymiana kulturalna, wymiana wartości służyła lepszemu zrozumieniu, wiem, do czego prawda? Tak, do tego nawiązujesz. A tu żelazna kurtyna Będą Rosjanie za 10 lat? Jakie wartości oni będą reprezentować? Jeszcze raz, ta żelazna kurtyna powstała w tej chwili bardzo szybko. Sami jesteśmy zdziwieni, że można ją tak szybko jakby, wiesz, zbudować i nagle przeciąć i odciąć to, co stanowiło gdzieś jakiś nasz wspólny mianownik. Ten wspólny mianownik to oczywiście ta kultura, tak, w której mogliśmy się pomieścić. I Rosjanie, Polacy, no krótko mówiąc, gdzieś ten wspólny mianownik był. Jest ta ściana błyskawicznie zbudowana, która prowadzi do szowinizmu, do nienawiści, do niezrozumienia, do niechęci, do strachu i do lęku. Myślę, że w tej chwili nie jest czas i miejsce na kulturę, tylko niestety armaty strzelają, karabiny też. I dotąd, dopóki nie będzie takiego rozstrzygnięcia czysto politycznego i czysto operacyjnego, wojskowego, no to dla kultury w tej chwili nie ma miejsca i nie ma przestrzeni. Pomimo tego, że trzeba trzymać w pamięci tych ludzi, no mogą budować te mosty. Bo czy Michałków teraz będzie w stanie budować mosty pomiędzy... Nie, on się już skompromitował. Jak wielu innych twórców się skompromitowało. Nie słyszałem wcześniej aż tak negatywnego nastawienia po stronie tej, nazwijmy to, europejskiej, wśród intelektualistów polskich, francuskich i brytyjskich. Wręcz odwrotnie. Wszyscy my byliśmy gdzieś cały czas, to podkreślam, zauroczeni pewną romantyką rosyjską, pewnym wizerunkiem, ale ten makijaż został starty. Zobaczyliśmy prawdziwą twarz. I myślę, że trzeba z tym się przede wszystkim skonfrontować. Czyli przede wszystkim, że ta kultura niesie ze sobą śmierć, że ona bombarduje miasta i że to jest czynione w imię, że tak powiem, wielkości narodu rosyjskiego i w imię wielkości imperialnej Rosji. Wojna się skończy. Nie mam wątpliwości, że dobro zwycięży zło, bo to pokazuje historia, tak? I cywilizacja ludzka. Natomiast co Zachód może czy powinien zrobić w celu odwrócenia wojny cywilizacji, odwrócenia prania mózgów Rosjan? Czy w ogóle coś możemy zrobić? Czy im jest tak wygodnie? Znaczy mi się nie podoba to określenie, że to jest wojna cywilizacji, bo uważam, że tej wojny cywilizacji to jest tylko i wyłącznie potrzeby oczywiście polityków. My naprawdę powodów do nienawidzenia naszych sąsiadów nie mamy. Wszystkie matki w Rosji, na Ukrainie, w Polsce mają te same potrzeby jak i ojcowie. Wychowywać swoje dzieci, troszczyć się o przyszłość i żyć w miarę szczęśliwie. To są potrzeby tak naprawdę każdego człowieka, a cała reszta to jest tylko i wyłącznie instrument, który ma służyć budowaniu władzy oczywiście i posiadaniu ogromnych zasobów pieniędzy, tak? I skutecznie oczywiście ta władza odcina te wszystkie końcówki nerwowe poprzez nasiloną propagandę, poprzez budowanie tego obrazu zohydzonego wroga, na którego trzeba pluć i nienawidzieć, gdzie też oczywiście ci ludzie biedni mogą w pewien sposób przerzucić swoje frustracje, no bo oni są winni. No bo to są wszystko mechanizmy, które bardzo dobrze znamy, które widzieliśmy i nawet jesteśmy zaskoczeni, że w ten sposób prymitywny można to robić. Najbardziej, co mnie w tym wszystkim niepokoi, to chaos informacyjny. Znaczy, dzisiaj my nie wiemy, gdzie jest prawda, a gdzie fałsz. To, co mnie najbardziej
najbardziej zawsze wcześniej jakby niepokoiło, że mamy nałożone dwie zupełnie różne perspektywy. I dlatego tutaj mówisz o tym konflikcie cywilizacyjnym. Uważam jeszcze raz, że go nie ma. To są tylko i wyłącznie narzucone nam w Rosji skutecznie przez wiele, wiele, wiele lat pewne okulary, pewna optyka. Nie wierzę w to, żeby ona mogła w tej chwili ulec szybkiej zmianie, jeżeli faktycznie Rosja tej wojny po prostu nie przegra. No. I to się nie wydarzy, i to się nie stanie. Nie będziemy mieli z kim budować tych relacji, bo jeżeli stanie się tak, że Putin postawi na swoim, no to czekają nas następne dziesiątki lat, nie wiem, 20, 30, 40, kiedy będą dwie szybkości, dwie różne planety, które nie mają punktu stycznego. Inaczej. Pawle, wiele lat żyłeś, współpracowałeś, poznawałeś. Czy w twojej opinii w ogóle Rosja jest uleczalna, zmienna, podatna na zmiany? Czy będzie tkwiła właśnie w... No wiesz, mi jest bardzo ciężko, dlatego że naprawdę ja poznałem wielu wspaniałych ludzi. Spotkałem się też z pewnym rodzajem takiej serdeczności. Zawsze problem się zaczynał, kiedy zaczynaliśmy wchodzić w obszar historii i polityki. I to sprawiało ogromny problem. Ja w pewnym momencie już wiedziałem o tym, że tych tematów nie trzeba poruszać, bo się zawsze kończy, że tak powiem, na tym samym, czyli na kłótni. Jak ogromny to był błąd z mojej strony, że ignorowałem to, bo zawsze to uznawałem, że to jest jakiś rodzaj aberracji, nawet mi się to w głowie nie mieściło, że do takiego stopnia, no wiesz, słynne wypowiedzi, przykłady podam, słynne wypowiedzi dotyczące 17 września, no przecież to nie Rosja, Związek Radziecki zaatakował Polskę, tylko zabezpieczała bezpieczeństwo narodów słowiańskich, tak, Ukraińców, Białorusinów. Żadnej napaści nie było. Wojna się zaczęła dopiero w czerwcu 1941 roku. Czy toast wzniesiony za zdrowie matuszki Rosji, która zawsze broniła wszystkie narody słowiańskie, nie wiadomo przed czym. To był toast wzniesiony w trakcie zakończenia jednej z produkcji z filmu i wtedy pamiętam stała jedna Ormianka, która powiedziała, no jeszcze powiedzcie, że Katynia nie było. No to padło i to był rok 2017. Tak oczywiście, że Katynia nie było, bo to Niemcy zrobili. Więc tam to jest, no wiesz, ogromna praca do wykonania. My na pewno jej nie możemy wykonać, bo to się musi stać jakby, wiesz, od środka. Od nowa musi pójść faktycznie od środka. No ale ja to czarno raczej widzę, bo ta szansa została utracona tak naprawdę z momentem, kiedy powstała Święta Ruś, czyli cofamy się 400 czy 500 lat wstecz. I od tego momentu nastąpił jakiś okrutny proces zniekształcania tak naprawdę rzeczywistości. Łącznie z tym, że Moskwa przecież nazywa się sama siebie, że to jest trzeci Rzym. I tutaj być może też jest bardzo poważny problem, może fundamentalny. I pewnie ty to skomentujesz w sposób bardzo właściwy. Widocznie Rosjanie chcą żyć w utopii, potrzebują utopii. O utopii okrutnej. Nie chcą z niej wyjść. Niech będzie puentą jakiś promyk nadziei w postaci twojego stwierdzenia, że być może, czy powinno to wyjść od środka Rosjan, bo prawda jest taka, że tylko Rosjanie potrafią sami siebie zmienić, a mrzonką jest opowiadanie, że zmieni to Zachód, zmienimy to my. Gospodarka na pewno nie dała rady. Eksperyment, że tak powiem, liberalny mamy za sobą. Mamy czystą konfrontację siłową, na którą tylko i wyłącznie można odpowiedzieć siłą. Na pewno nie ustąpić bandycie, który przyszedł do naszego domu i zagraża naszemu bezpieczeństwu, bo on zagraża naszemu bezpieczeństwu. I tu mamy prawo, żeby wszelkimi środkami się
bronić. No, oni oczywiście znowu próbują wyglądać na przywódców, którzy są szaleni, nieobliczalni i zdolni, że tak powiem, do wszystkiego. No, ale też trzeba pamiętać, że oni mają swoje dzieci, swoje rodziny. I przyszłość. I przyszłość. I tu mam nadzieję, że jednak zadziała po prostu zwykły instynkt samozachowawczy. I z tak miłą nadzieją zakończymy audycję. Moim i Państwa gościem był Paweł Delong. Dziękuję bardzo. Którego chyba przedstawiać Państwu nie trzeba. Bardzo dziękuję za rozmowę i za jej głębie, za jej uniwersalizm i za wyczucie Rosji, które umożliwi Państwu też zrozumienie tego kraju. Dziękuję bardzo, Paweł. Dziękuję bardzo. Dziękuję.